Siły Powietrzne Polski. Jakie mamy samoloty i ile tych samolotów mamy? Oczywiście pamiętajmy, że Siły Powietrzne Polski to nie same samoloty, to poza wojskami lotniczymi też obrona przeciwlotnicza oraz radiotechnika i całość Sił Powietrznych liczy ponad 17 tysięcy ludzi, ale te samoloty są takim elementem, na który patrzymy, można powiedzieć, w pierwszej kolejności. Słyszymy o siłach powietrznych, od razu wyobrażamy sobie samoloty. A to, co ciekawe, tylko część całego systemu, który bez tych pozostałych elementów po prostu nie mógłby funkcjonować. Zacznijmy jednak od początku, czyli od samolotów. Podstawowym samolotem polskich sił powietrznych jest F-16. U nas nazywany F-16 Jastrząb. Mamy 48 sztuk tych samolotów. Jest to myśliwiec wielozadaniowy czwartej generacji i zaczęły one wchodzić do służby w 2006 roku. Mamy 36 sztuk wersji jednomiejscowej i 12 sztuk wersji dwumiejscowej. Wersja dwumiejscowa oczywiście ma ułatwiać szkolenie na tego typu jednostkach. I to jest taki, można powiedzieć, najnowocześniejszy, najsprawniejszy samolot naszych sił powietrznych, no i oczywiście w największej liczbie. Drugim pod względem liczebności i możliwości jest MiG-29. Mamy ich około 28-29 sztuk. 23 jednomiejscowe oraz 6 w wersji dwumiejscowej, czyli w wersji, która służy do szkolenia, ale niestety jest dosyć mocno okrojona, jeśli chodzi o możliwości bojowe tych samolotów. MiG-29 to myśliwiec frontowy czwartej generacji, ale jednak mocno odbiegający od F-16, jeśli chodzi o to przenoszenie nowoczesnego wyposażenia, no i nie jest to oczywiście samolot wielozadaniowy. Trzecim rodzajem samolotów bojowych w naszych siłach powietrznych jest Su-22, których mamy obecnie około 18 sztuk. Jest to samolot myśliwsko-bombowy trzeciej generacji. Są to samoloty, do jakich mamy największe zarzuty. Nie chodzi oczywiście o to, że są to złe samoloty. One są bardzo dobrymi samolotami, gdybyśmy mówili o nich 30 lat temu. Niestety są one do jak najszybszego wycofania, ponieważ obecnie te samoloty po prostu są przestarzałe. Ich czas dawno minął i powinny być zastąpione bardzo dawno temu, no ale mamy je, utrzymujemy je w gotowości. Oczywiście piloci też muszą być na czymś szkoleni. Teraz szybko o planach, ponieważ mamy dosyć duże plany. A może nie plany, tylko już zamówienia. Już zdecydowaliśmy się na zakup 32 sztuk samolotów F-35, czyli samoloty piątej generacji, samoloty wielozadaniowe, odbiegające od tego, co posiadamy w bardzo dużym stopniu. To są jednak jedne z najnowocześniejszych, jeśli nie najnowocześniejsze samoloty obecnie oferowane. Do tego należy dodać, że to jest chyba, a może nawet nie chyba, tylko na pewno samolot produkowany obecnie w największej ilości i zamawiany przez największą ilość państw. Wszyscy stawiają na ten samolot, na tego F-35, więc przynajmniej będziemy pewni, że będzie wspierany bardzo długo. Drugim, tym najnowszym zakupem są samoloty KAI FA-50 w liczbie 48 sztuk. Mają one jak najszybciej zastąpić samoloty Su-22 i MiG-29 i są to w zależności od opinii albo lekkie samoloty bojowe, albo samoloty szkolno-bojowe. Choć samoloty FA-50 zostały zamówione w lipcu 2022 roku, czyli teraz, to będą one najprawdopodobniej dostarczane przed samolotami F-35. Po prostu na F-35 trzeba czekać. Bardzo dużo państw zamówiło te samoloty, w tym główny producent i po prostu państwo, które je stworzyło, czyli Stany Zjednoczone. Dlatego kolejka jest dosyć długa. Czyli na dzisiaj, tak w przybliżeniu, mamy 48 F-16, 29 MiG-29 i 18 Su-22. A w najbliższej przyszłości, może nie tak najbliższej, ale w przeciągu kilku najbliższych lat, będziemy mieć 48 F-16, 32 samoloty F-35 i 48 samolotów FA-50. Co oczywiście mocno zmieni nasze siły powietrzne, oczywiście w ten pozytywny sposób,
będą one o wiele silniejsze, choć gdy posłucha się niektórych opinii, możemy mieć albo więcej któryś z tych samolotów, albo też w ogóle mieć jeszcze jakiś kolejny typ samolotów. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Ale oczywiście siły powietrzne to nie tylko samoloty bojowe. To też samoloty, na których tych pilotów się szkoli. I tutaj mamy Leonardo M346 Bielik, oczywiście produkcji włoskiej, mamy 16 takich samolotów. Do tego dochodzi PZL-130 Orlik, 28 egzemplarzy. To pierwszy dzisiaj wymieniany samolot śmigłowy i jedyny, jak na razie z tych, co wymieniliśmy, bo zaraz będą też inne, który został wyprodukowany w Polsce. Iskry niestety po kilkudziesięciu latach służby już odeszły na emeryturę. To właśnie na tych samolotach szkolą się nasi piloci. Do tego mamy samoloty transportowe. I tak, głównym, największym tym samolotem jest C-130 Herkules, których w najbliższym czasie będziemy mieć łącznie 10 sztuk. Później mamy 16 sztuk hiszpańskich Casa C-295, no wyprodukowanych w Hiszpanii, a są nasze. 24 sztuki PZL M28 Bryza, czy też Skytrak, 3 Boeingi 737 i 2 Gulfstreamy G550. Ale Boeingi, Gulfstreamy to są raczej samoloty służące oczywiście do przewozu VIP-ów, jak to się ładnie określa. Poza samolotami bojowymi, szkolnymi i transportowymi mamy również śmigłowce. 17 Sokołów, 12 Mi-8, Mi-17, 16 Mi-2 i 24 sztuki PZL SW-4 Puszczyk. Oczywiście tu też są pewne zamówienia, które mają wymienić część z tych śmigłowców, które są po prostu przestarzałe albo też stare. Pamiętajmy, że poza siłami powietrznymi obiekty latające, tak to ładnie określimy, znajdują się również w wojsku lądowym. Wojska lądowe mają głównie śmigłowce i troszkę bezzałogowców. Troszkę zbyt mało bezzałogowców, ale to jest całkowicie inny temat. I tak, mamy 28 egzemplarzy Mi-24, czyli śmigłowców szturmowych, 41 Mi-2, 26 Mi-8, Mi-17 i 36 PZL W-3. Oczywiście w wojskach lądowych te śmigłowce służą do transportu i wyposażenia i żołnierzy, a śmigłowce szturmowe oczywiście do walki. Tutaj też mają być dodatkowe zamówienia, tutaj też są zamówione kolejne bezzałogowce. Więc jak widać, można powiedzieć, siły powietrzne składają się z kilkudziesięciu samolotów. Niestety połowa z nich są to samoloty, które w niedługim czasie muszą być wycofane. Może nie szkoda, że muszą być wycofane, tylko powinny być już wycofane dawno i na ich miejsce powinny być nowe samoloty, ale teraz troszkę to niestety musiało przyspieszyć i jednak do tych zmian dochodzi, ponieważ te stare samoloty, wysłużone samoloty muszą po prostu być wycofywane i ze względu na koszty, i ze względu na bezpieczeństwo pilotów, ludzi, którzy po prostu tymi samolotami latają. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały, szczególnie na te dotyczące danych technicznych. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.